się kręcę i kręcę, a Daniela nie ma, jak zwykle spóźniony. Cześć, przepraszam. No, nareszcie. Przepraszam. Ja już. Ale wiesz, mieszkam w centrum, więc... Siedzisz już? Już, okej. No to się witajmy. Dzień dobry, po premierze jesteśmy w Nowym Teatrze, a premiera Mały Paryż. No tak, no ale to może najpierw czołówka, żeby państwo widzieli, co to za program jest. A no to nasz program. Odsapnąłeś już przez czołówkę? Już. Już możemy rozmawiać. Już. Dobrze. Dzień dobry raz jeszcze. Jacek Szuba. No i Daniel Klusek. I po premierze. Po premierze nowego teatru, spektaklu Mały Paryż. Mały. Taki nasz słupski Mały Paryż. No tak. Sądzę z tempru twojego głosu, że jesteś taki średnio zachwycony tą premierą ostatnią. Czy nie? No, czy mnie wyprowadzisz z błędu? Nie, nie będę cię wyprowadzał z błędu, bo w błędzie nie jesteś, ale ja bym chciał, żebyś ty opowiedział o tym spektaklu. Poczekaj, odpowiadając na moje pytanie, po co był ten spektakl? Żeby nas rozbawić, żeby opowiedzieć historię Słupska, żebyśmy poznali fakty takie dotyczące naszego miasta, bo chyba powiedzmy sobie szczerze, spektakl był kierowany do mieszkańców miasta, bo nie sądzę, aby zainteresował on osoby z zewnątrz. Nie sądzę, żeby zainteresował osoby z wewnątrz. Aż tak? Aż tak. Ojej, no to mnie teraz zaintrygowałeś. Bo ja wcale... O czym był ten spektakl? O Słupsku. O Słupsku, o legendach miejskich, poczekaj, o ludziach w Słupsku. O Słupsku? No, sztolpie. O sztolpie. O sztolpie. Mhm. A ile razy usłyszałeś tutaj słowo sztolp? Ani razu nie usłyszałem. A co usłyszałeś? Słupsk. Czyli przed II wojną światową Niemcy o swoim mieście mówią: kocham Słupsk. Dobrze, to idąc tym tokiem rozumowania, w takim razie spektakl cały powinien być według ciebie po niemiecku. Nie. Być może nawet nie powinno go być wcale. Nie, no już nie przesadzajmy. Spektakl nie był zły. Spektakl pełnił, wydaje mi się, bardziej... No właśnie po co? No, ja cały czas sobie zadałem pytanie, oglądając, a byłem na mojej ukochanej trzeciej generalnej, czyli... Ja byłem na premierze. Dobę dzień temu. Przed premierą. Zastanawiałem się do dzisiaj, przez tych kilkadziesiąt godzin, po co ten spektakl powstał. A po co powstał? I o czym on jest. Poczekaj. A po co powstają w ogóle spektakle teatralne, jeżeli już mielibyśmy tak to rozpatrywać? Żebym mógł coś przeżyć, żebym mógł się bawić, jak mówisz. Ale co, nie przeżyłeś, nie bawiłeś się, nic, no nie. A absolutnie ciebie nie ruszyło? Nie. No to jesteś w opozycji do większości widzów, którzy byli w teatrze. Bo prawdopodobnie tak uwielbiam być w opozycji. No więc pozostaniesz w niej, bo widzowie na premierze bawili się świetnie. Gdyby wyznacznikiem miało być wstawanie i bicie oklasków na stojąco, no to pewnie powiedziałbym, że w taki sposób docenili ten spektakl. Poczekaj, ale byłeś w Słupsku, na premierze, tutaj były matki, tutaj były babcie, tu byli mężowie, żony. No tak, ale byli też ludzie z zewnątrz, no, byli ludzie tak. Niezwiązani z teatrem. Ja miałem okazję z kilkoma spośród nich w antrakcie, w czasie antraktu i po spektaklu porozmawiać. Dopytywałem się, czy im się podobało, czy też nie, więc jakby w znakomitej większości ludzie byli zadowoleni. No i prawdopodobnie po to się robi, żeby część była zadowolona. No dobrze, no to powiedzmy o spektaklu. Za chwilę będziemy rozmawiać może o tym, czy nam się podobało, czy nie. Znaczy teraz już nie będziemy o tym rozmawiać, bo już wiemy, komu się podobało, komu znaczy, się nie podobało. Znaczy, mnie się nie podobał... Cały spektakl ci podobał? Nie podobało mi się... Znaczy, może nawet to nie jest dobre słowo, nie podobało. Tylko ja się cały czas zastanawiam, po co i do kogo. Dla kogo ten spektakl jest? I ja sobie nawet zadałem nie tylko pytania, ale i odpowiedziałem sobie na te pytania. Dla szkół? Nie. Nie? To mi się skojarzyło z Truman Show. W pewnym momencie... Poczekaj, to może najpierw... Daj mi dokończyć myśl, bo ucieknie. W pewnym momencie, gdy Truman chciał wyjechać z tego swojego sielskiego miasteczka, to wszyscy go zatrzymywali. Wszyscy go zatrzymywali, mówiąc, że wszędzie indziej jest źle. No tego akurat tutaj nie było, ale też mówili, jak tutaj jest pięknie. Mhm. Ja tak się poczułem jak Truman Show, którego ze sceny wszyscy próbują przekonać, że to jest miasto i to się kilka razy pojawiało. A ty naprawdę nie wyczułeś tam ironii? Nie. Bo ja tam wyczułem ironię. Nie, nie wyczułem. To było absolutnie na serio. To był spektakl edukacyjny i tu się zgodzimy. To był spektakl edukacyjny dla kogoś, kto nie zna historii sztolpu, upieram się, nie Słupska, to się dowie z takich nomen omen
pocztówkowych takich sytuacji, o kilku najważniejszych historiach z ostatnich, powiedzmy, 150 lat. Sprzed 70. Z ostatnich 150 lat, cofając się od dzisiaj. No, nie idąc. Przesadzajmy. Zdaje się, że początek to były lata 20, chyba 26 rok. Tak, tak, ale wspominali, wspominali von Stefana. Tak, ale już nie brał udziału w. Tak, tak, no, dlatego mówię, to były tak. Tylko czy w tym coś jest takiego nadzwyczajnego, żeby o tym wspominać? Poczekaj, że mieliśmy malarza w Słupsku, no przepraszam, Picasso Matejko był większy, tak? Więc zróbmy o Krakowie spektakl. Nie wiem, czy takie powstawały, gdzie Krakusi przychodzą na spektakl o Krakowie. Było o von Stefanie, no błagam. Ja wiem, że ty nie jesteś miłośnikiem miast małych i średniej które wielkości. Które od rogatki do rogatki można przejść mniej niż godzinę. Ja wiem, że ty masz duszę wielkomiejską, że lubisz metropolii i tam się dobrze też czujesz, ale ja nie. Ja się bardzo dobrze czuję w Słupsku i w mieście średniej wielkości. No bo to takim nie za dużym, nie za małym, a w sam raz. A w jak sam tutaj raz. Często tak, często bardzo dobrze się w tym czuję i wydaje mi się, że to, co zobaczyliśmy tutaj, to było pokazanie takiego miasta, w którym, wiesz, wszyscy się znają. Była taka scena, gdzie właściwie każdy każdego zna i może w Słupsku aż tak nie jest, ale blisko. Pokazane było to, co działo się w Słupsku czy Sztolpie, jak wolisz. Nie, ja wolę, historia woli. Nie upierajmy się tak bardzo, bo równie dobrze bo można było powiedzieć, że Drezno to nie jest Drezno. Ale nie odreźnie ten spektakl. No dobrze, ale jeżeli mówimy o nazewnictwie, tak? Więc jakby możemy wymawiać nazwy miast, które kiedyś były niemieckie po polsku. Ja nie widzę tutaj, i mówię to jako historyk, nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. No to ja jako filozof powiem, że jestem innego zdania. No to możesz sobie pofilozofować na ten temat. Natomiast zacznijmy od tego, że spektakl ten miał pokazać historię, tak mi się wydaje, tego chyba chcieli pomysłodawcy tego, i pokazał. Rzeczywiście nie wszystko w tym spektaklu mi się podobało. Przyznam, że po pierwszej piosence zastanawiałem się, czy nie wstanę i wyjdę. Tej, że nie za duży, nie za mały. Pierwsza piosenka, mówię ci, że no tak sprawdzała. No, ale to też było takie wprowadzenie postaci, przedstawienie. No, tylko mogła trwać dwa razy krócej, ale okej. Okay. No ale to tak, a ja z kolei myślałem, że to tak musicalowo to. Ty lubisz musicale, ja nie lubię musicali, może dlatego. Była tutaj jedna piosenka, być może wspomnimy o niej, która uważam, że poziom żenady to chyba przekroczyła. No dobrze, to zaraz może do tego dojdziemy, więc jeszcze raz. Proszę Państwa, cały czas próbuję Wam coś powiedzieć o tym spektaklu, a nie o przeżyciach Daniela, więc spektakl jest o Słupsku. No ale to są moje przeżycia w związku z tym spektaklem. Spektakl budzi emocje, więc o tym rozmawiam. No widzę, że nie zaginęły te emocje przez tych dobrych kilkadziesiąt godzin, co też świadczy dobrze o tym spektaklu. No bo jeżeli nie, po prostu wróciłem w to miejsce. Aha, okej. Okay. Akcja dzieje się, jak już powiedzieliśmy, w Sztolpie, żebyś już nie atakował mnie i wszystkich dookoła. Ja nie atakuję, ja tylko mówię, jak było. Właściwie zaczyna się dwudziestolecie międzywojennym i kończy się zaraz po zakończeniu II wojny światowej. No i pokazuje perypetie tego miasta. Właściwie wszystko toczy się wokół pary, listonoszki. Pary, nie pary. No tak, nie takiej pary takiej, tylko pary dwojga ludzi. Listonoszki, które mogliby być parą. Listonoszki i pewnie policjanta. By chcieli, ale zbyt duże ciapy. Co niedobrze świadczy o mieszkańcach. Ale tych niemieckich, czy tych... No, tych, których tutaj sportretowano. Strasznie mnie dzisiaj zbijasz z pantałyku, Danielu, i nie dajesz mi nic powiedzieć, co jakby jest immanentną cechą twojej postaci. Ale próbuj, walcz. Próbuję cały czas, więc wokół nich się to wszystko dzieje, wokół nich dzieją się różne historie, w naszym, nie naszym, Słupsku Sztolpie. Pojawiają się też różne postaci historyczne, pojawia się wiele wątków, które są wątkami prawdziwymi, związanymi z tym, co się rzeczywiście w Słupsku działo, szczególnie jeśli chodzi o drugą część spektaklu, która moim zdaniem była też dużo lepsza od pierwszej części spektaklu. Tak, bo była krótsza. No, widzę, że jesteś dzisiaj w formie, Danielu, i no, ciężko jest znaleźć coś dobrego, co by ci się podobało. To tak. Nie, ja za chwilę znajdę. To ja ci powiem, to porozmawiajmy o aktorach w takim razie. Ja zacznę tak
od aktorów, którzy właściwie nie są aktorami zazwyczaj. Mm-hmm. A co powiesz o Emilce? Ach, o Emilce powiem wiele słów i to będą dobre słowa. Emilka, która jest, o Emilii Zakrzewskiej. Tak, która jest inspicjentką w Nowym Teatrze. Zresztą ty tego nie widziałeś, Emilka się pojawiła tutaj chwilę temu. Ach. Podglądała nas, ale już poszła, dlatego możemy o niej mówić. Emilia miała rolę aktorską. Kilka ról miała. No tak, ale w tym sensie, że zaistniała tutaj jako aktorka drugoplanowa z kwestiami. No może to nie było... Epizodyczne role, powiedzmy sobie szczerze, ale swoje 5 minut wykorzystała. Ale miała swoje 5 minut, pokazała swoje atuty aktorskie, niewątpliwe. Zatem to dobry, nie chcę powiedzieć eksperyment, ale to było dobre. Dobra, mamy jeden plusik, tak? Okej, okay, dobrze. Jedźmy dalej, może ja tak zacznę troszkę nie, od tych osób, Jacek, poczekaj. To, że ja bym takiego spektaklu o mieście mocno przeciętnym, żeby nie powiedzieć żadnym, i jak będziesz chciał, to ci zaraz uzasadnię, choćby po tytule, takiego spektaklu nie zrobił, to nie znaczy... No, nikt by ci na to nie pozwolił. To nie znaczy, że... ci, którzy się napracowali, nie zrobili dobrej roboty. To oddzielmy jedno od drugiego. Dobrze, chciałem porozmawiać o aktorach, to przeskoczyłeś do jednego tematu. Nie, no... Skończmy wątek może aktorów. Kontynuujmy ten Kontynuujmy wątek. Nawet. Tak. Dalej kontynuujmy, Daniel. Co ty dalej? Tak. Kuba Mielewczyk. Zaczynam tak trochę od osób, które nie pojawiały się na... Kuba już jest nasz. Już jest nasz, to jest drugi spektakl. Widzieliśmy go w Słudze dwóch panów. Zresztą w znakomitej roli. Tak, bardzo ciekawa to była rola. I tutaj no, zagrał kilka ról, mówiąc o przekroczeniu pewnego poziomu żenady, myślałem właśnie o jednej z jego ról, kiedy pojawił się jako słupski chłopczyk. A. No właśnie, widzisz, no, ty ten spektakl potraktowałeś chyba poważnie, bo ja go nie potraktowałem poważnie. Ja potraktowałem go w taki sposób, że w wielu miejscach próbowano się troszkę rozprawić z takimi miejskimi legendami. Czy to związanymi ze słupskim chłopczykiem, czy to związanymi z tym, że Słupski jest Paryżem, małym Paryżem, czy też z wieloma innymi wątkami, które gdzieś tam próbujemy jakby... Wcale nie widziałem, Jacek, może nie zrozumiałeś. Wcale nie widziałem, żeby tutaj było wzięte to określenie, nie wiem przez kogo uknute i nie wiem jak bardzo chciał skrzywdzić Paryż, mówiąc, że Słupsk jest małym Paryżem właśnie. Tu było, no ta postać właściwie główna, wokół której się koncentruje akcja, ten spektakl drogi, czyli użytkownik tego roweru, który za nami... Mówisz grany, o Kasi Pałce. Tak, grana przez Kasię Pałkę, listonoszka. Ona cały czas, ta postać, kilkukrotnie uzasadniała, że Słupsk jest małym Paryżem, mówiąc o nawet o gwiaździstym układzie... Ale w opozycji poczekaj, stał Igor Mielnik, który mówił, że nie o gwiaździstym układzie ulic, o serze, który najlepiej pasuje we Francji. I naprawdę nie wyczułeś ironii, sarkazmu? No, jedyne, co się mogło zgadzać, to być może liczba burdeli w przedwojennym Słupsku do tych paryskich. Ja nie mam takich danych. Nie sądzę, aby Tomek Urbaniak konsultował to przedstawienie, sprawdził to. Trzeba by go było zapytać, jak to wyglądało. Pewnie wiedza o Słupsku ma większą niż o Paryżu, no, ale kto wie, możemy sprawdzić. Być może, natomiast... Jeszcze raz, wracam do tego. Mówiłeś o tym, że Kasia, a właściwie jej postać przez nią grana, była zachwycona tym miastem. Trudi. Natomiast policjant, grany przez Igora, wręcz przeciwnie, obśmiewał to, że Słupski jest małym Paryżem. Obśmiewał to, że chwalimy się serkiem, czy chwalono się serkiem. Jakby nie zauważyłeś tego? No, żeby z tego śmiechu miał zajady, to tego nie zauważyłem. No nie, no bo to wiesz, to jakby no, powiedział, że to jest po prostu bez sensu, więc jakby no, ja to tak odebrałem. Mhm. Całe szczęście, proszę Państwa, że istnieje coś takiego jak mnogość interpretacji, możemy zinterpretować sobie ten spektakl na różne sposoby. No i mogą Państwo przyjść zobaczyć własne wnioski i emocje mieć. No dobrze, mówimy o tym, co nam się w tym spektaklu podobało, co nam się w tym spektaklu nie podobało. Podobało się coś jeszcze?
Albo, no... Ty mów, a ja się zastanowię nad odpowiedzią na to pytanie. No dobrze, to ja może stanę trochę, wejdę w skupę. A przepraszam, no i jeszcze ta scena... Ale miałeś powiedzieć, co się podobało. Powiedzmy sobie szczerze, że aktorzy byli nie z tej ziemi w drugim akcie na początku. Tak. Kompletnie sparodiowany wątek Cepelinów. I co, i źle? Też uważasz, że to było niefajne? Mi to się na przykład bardzo podobało. Tak? W obrazie to wyglądało pięknie. Podobało mi się to, naprawdę że... ci się podobało dwóch Wisielców, którzy się zastanawiają, zlecę czy nie zlecę? To chyba u ciebie na próbie generalnej, bo tutaj naprawdę... Już byli pewni, że nic im się złego nie stanie? No ja nie miałem... nie widziałem tej pewności u nich. A ja już na premierze widziałem, widocznie sobie przećwiczyli. Natomiast rzeczywiście sparodiowane to było. Sparodiowane było właściwie wszystko, począwszy od... Pan Nobil. No, dokładnie. O, wspomniałeś o kolejnej postaci. I jeszcze ta muzyka włoska, La Donna e Mobile, która nawiązuje, no to takie tanie. To takie miało być, no Danie. Nie wiem. Ja ewidentnie się dzisiaj z tobą nie zgadzam. No poczekaj, bo... no jeżeli na początku, kilka minut temu, czy kilkanaście minut temu przyjąłeś, że jest to spektakl dla szkół, czyli ale to nie może być czyli jest to ironii? Spektakl edukacyjny, skoro jedno tak... Jedno drugiego no to... nie wyklucza. W mojej opinii odbiera to walor edukacyjności temu spektaklowi, jeżeli oczywiście w zamyśle realizatorów taki był, bo... Ja nie wiem, co było w zamyśle realizatorów, natomiast uważam, że jedno drugiego nie wyklucza i nawet powiem więcej. Z zabawnych scen młodzież, jeżeli będzie to oglądać, albo nawet dorośli, wyciągną i zapamiętają dużo więcej niż ze smutnego gadania o tym, co tam było i co się działo. Ale jakby to... Ja wysunąłem takie twierdzenie, że być może ma to walory edukacyjne. Może nie był... taki zamysł. Może realizatorzy, pomysłodawcy mieli zupełnie inny pomysł na ten spektakl. Liczmy na to. Czyli co, ty jesteś absolutnie na nie? Zrobienie spektaklu o mieście, czy o miejscu, o rzeczy, o człowieku, który tak naprawdę jest nijaki taki, powoduje, że z dużym prawdopodobieństwem ta rzecz będzie nijaka taka. I tutaj nawiążę do tego przymiotnika mały Paryż. Jeżeli o tamtym mieście mówiono mały Paryż, no to jeżeli Paryż jest piękny, no to tamto miasto było mało piękne. A byłeś w Paryżu, Danielu, kiedyś? Nie byłem w Paryżu. A ja byłem. I? Bardzo mi się nie podobało. 20, ale powiem ci dlaczego. 20 milionów ludzi, które rocznie odwiedzają Paryż. Ale nie, no... Poczekaj, nie... Nawet nie rozpoczynajmy wątku, że Paryż jest zły. No bo skoro zacząłeś nawiązywać do tego, że Słupsk jest mało piękny, a Paryż jest bardzo piękny, czy po prostu piękny, no to ja specjalnie tak troszkę ad absurdum zacząłem mówić, że mi się Paryż nie podobał. A może mi się Paryż nie podobać, prawda? No jakby to... Czy musi mi się podobać, bo się nie, 20 milionów nie musi ludziom... ci się podobać. No właśnie, mi się Paryż nie podobał z wielu względów. W innym programie pewnie opowiem, dlaczego mi się Paryż nie podobał. Natomiast uważam, że i to też nie chodzi o to, żebyśmy tu bronili Słupsk czy Sztolp. Uważam, że spektakl obronił się. Nie był to spektakl najwyższych lotów, ale nie był to najgorszy spektakl, jaki oglądaliśmy. Więc wydaje mi się, że tak po środku bym go. Tak okay. troszkę. Ja tak. Nie twierdzę, że to był spektakl zrealizowany źle, zagrany źle. Tylko ja wciąż nie wiem po co. No więc proszę Państwa, no cóż, trudno z Danielem dzisiaj dyskutować, tak się nastroszył. Ubrał sobie taki srebrny łańcuch i cały się na czarno. Ja nie wiem, czy to symbolicznie, tak chyba, że żałoba jakaś jest, czy no, stypa. Tamtego miasta już nie ma. No. Mamy co mamy. Więc Danielu... Nie rozwijajmy tego wątku, proszę. No widzicie Państwo, no cóż ja mogę powiedzieć? Ja powiem tylko, że... realizatorami tego, bo to jest też niezwykle ważne i to jest piękne, że w tym spektaklu połączyły się siły szefostwa Nowego Teatru, czyli miejsca, w którym jesteśmy, z Teatrem Tęcza, bowiem autorem scenariusza jest Michał Tramer, dyrektor jeszcze Teatru Tęcza, który rozpoczął właśnie ostatni sezon na tym stanowisku. Natomiast reżyserem jest Dominik Nowak, dyrektor jeszcze Nowego Teatru, który rozpoczął ostatni sezon dyrektorowania w tym właśnie miejscu. I ta para, ten duet
realizatorski przekonuje nas, jakie to miasto jest fajne, a jak już się o tym przekonamy, to oni sobie stąd wyjadą. A to znów jedno drugiego nie wyklucza. Możesz stwierdzić, że jakieś miejsce jest fajne i poszukać sobie... I sobie stąd wyjechać. Dobrze. No tak. Konsultacje historyczne Tomasz Urbaniak, zatem tutaj pojawiły się te... Chyba użyłeś słowa, że pewne przekłamania historyczne tutaj, albo nieścisłości. Ale z którymi się, wydaje mi się, że Tomek zmierzył, bo tak jak powiedziałem, kilka elementów związanych chociażby z tą paryskością, czy mało paryskością Słupska, czy chociażby jeśli chodzi o von Stefana jako pomysłodawcy kartki, czy wynalazcy. No tu nie do końca też byli pewni. No nie, no nie byli pewni, tak, ale to też o to chodziło, tak, że on jedynie ją spopularyzował. I wiele, wiele innych wątków. Ja przypuszczam, że tutaj Tomek odegrał znaczącą rolę. Igor Chmielnik, Anna Grochowska. Fantastycznie zaśpiewała Anna Grochowska. Ja lubię, jak mi śpiewają w spektaklu. Uważam, że prawie wszystkie utwory to były te... A to ja się zapytam, który ci się nie podobał? No już powiedziałem o Słupskim Chłopczyku. A ten ci się nie podobał najbardziej? Że to, a myślałem, że chodziło ci o jakość wykonania, a to po prostu o to, że... Nie, o jakość estetyczną mi się nie podoba. Mi chodziło. Nie rozbawiła ta scena, naprawdę. Tak? Tak. No ja się... Była żenująca była... I przez to zabawne. Ale dziękuję, że się tym... Była, ale była żenująca, była ale takie żenująca. Było założenie. No dobrze, no to skoro uważasz, że takie założenie było, no to okej. Okay. Klaudia Daniel nie zrozumiał tego spektaklu. Proszę Państwa, wybierzcie się do teatru. Poczekaj, zanim zaprosimy, to jeszcze doceńmy tych, którzy nad tym spektaklem pracowali. Klaudia Kucharski, która kilka lat temu też pojawiła się na tej scenie w spektaklu Stolp. I to jest aktorka, która mieszka w Niemczech na stałe. Krzysztof Kluzik, Kuba Mielewczyk, wspomniany już przez ciebie, Katarzyna Pałka i Emilia Zakrzewska, o których też wspomnieliśmy. Ale nie mówiliśmy nic o Krzyśku, a ja bym chciał powiedzieć, bo mnie Krzysiek, muszę przyznać, fajnie zaskoczył podczas spektaklu. Miał kilka ciekawych ról, takich, no oczywiście, może nie były to epizodyczne role, ale niewielkie, ale bardzo fajnie. Grając SS-mana? Czy nie, właśnie nie, ale grając tak, na przykład grając włoskiego lotnika. Tak? Bardzo ciekawie to wyglądało i zabawnie, zabawiło mnie troszeczkę. Uh-huh. A ciebie nie. Daniel, proszę Państwa, jest dzisiaj ewidentnie na nie, więc ja skończę może tak autorytatywnie nasze dzisiejsze spotkanie. Wymieniłeś już wszystkich z listy płac? Co do zasady, tak. Dobrze. Choreografia jeszcze też. Zauważyłeś, że tutaj choreografia była? Tak, zauważyłem. Tak. Agnieszka Chmielnik była za nią odpowiedzialna, tak. I co, ale też ci się nie podobało? Nie, no okej, okay, no pytasz o listę płac, no to ci mówię o realizatorze. Ja myślę, Daniel, że teraz jak będziesz się musiał przebierać, jak będziesz wchodził do tego teatru, bo nie zostawiłeś suchej nitki na nikim praktycznie, więc... Odnoszę wrażenie, że o nikim personalnie nie powiedziałem nic. No właśnie. Złego. Dobrze, skończmy może w takim razie to dzisiejsze spotkanie. Ja Państwa zachęcam, żebyście sami się mimo takich polecań... Nie, to może właśnie dzięki temu, że są tak skrajne opinie, niech Państwo do nowego teatru przyjdą, niech obejrzą spektakl. Lukrowaną historyjkę miasta, którego już nie ma i niech Państwo... Z wątkami sarkastycznymi, niech Państwo których Daniel nie zrozumiał. Być może się nawet nieco wzruszą i to była ładna scena. Mówisz o ostatniej scenie? Ostatnia. Nie dlatego nawet, że ostatnia, choć... Bo już się pojawiła w tej scenie postać, która nie była ze Stolpem związana. Nie, bo to było... Ale może nie spoilerujmy. Nie, ja nie opowiem tej sceny, ale to faktycznie było wzruszające. Nieco. No i ten obrazek na końcu? No właśnie to. No właśnie. To proszę Państwa, jeszcze raz, ja zachęcam, żebyście się Państwo wybrali i wyrobili sobie własne zdanie na ten temat i podzielili się, bo przecież możecie się dzielić w komentarzach chociażby pod naszą dzisiejszą recenzją. Dziękujemy serdecznie. Czy jak coś jest nie za małe, nie za duże, to jest w sam raz. To trochę tak jak ty. No i ja. Do widzenia. Do widzenia.